Wracamy do ruchu E4 od w pierwszym możliwym momencie. Skandynawska, proszę bardzo. Zbijmy. Skoczek F6, no tak, tutaj w C4 nie chcemy się bawić. Ja zawsze, słuchajcie, na to skoczek F3 też, tam jakieś te gambity portugalskie, czy jak to tam się nazywa. Ja na to zawsze grałem goniec B5 szach. Kiedyś nawet taką partię, to młody byłem, piękny, z arcymistrzem Tasbirem wygrałem. Gdzie to był ten turniej? Nie pamiętam, gdzieś chyba w województwie łódzkim. Na pewno w województwie łódzkim, ale czy w Łodzi, czy w jakimś Sieradzu, to już nie pamiętam. I tutaj wracamy na E2 po prostu. Chodzi o to, żeby dostać normalną pozycję, gdzie tam czarne nie mają... Trzeba by się wdać w dyskusję teoretyczną. Czarne nie mają takich tych głupich wyskoków gońcem na G4 i tutaj gramy sobie po prostu w szachy. Ja mam gońca wyprowadzonego dobrze na E2, a jego goniec na D7 jest irytujący, bo tylko blokuje hetmana. Za chwilę skoczek F3. To była taka zawsze moja droga, żeby po prostu dostać zdrową, normalną pozycję bez bawienia się w jakieś głupoty taktyczne. C5. C5 wygląda z jakiegoś powodu nie do końca. Ok. C4 mnie kusi oczywiście, najbardziej. I być może D5. Pchamy pionka. Izolowany, zaawansowany. Jakby to podeprzeć dobrze, może to by stało. Można też zrolować oczywiście. Rywal pobije albo nie pobije, to już zależy. Co to za typ człowieka? Roszada ma ten plus, że jakby nie zbił i zagrał skoczek C6, to wtedy C4, D5 wejdzie z podwójną mocą. Tutaj taki najlepszy, pewnie najlepsze ustawienie dla rywala to C4, skoczek F6, wrócić grzecznie, D5, powiedzmy E bije D5, C bije D5, zakładam, że to najlepsze jest, i goniec D6. Z blokadą mojego pionka na D5. Co prawda skoczek na B8 jest kiepski, ale za chwilę zagra goniec G4, skoczek D7, więc nie do końca jestem przekonany, czy to jest właściwy sposób rozgrywania tej pozycji. Można też zagrać C4, skoczek F6 i po prostu roszadka na przykład. CD, skoczek D4. No i gramy jakąś tam delikatnie lepszą pozycję. Wtedy przewaga 3 na 2. Jakie elo to średnia klasa? No, powiedzmy... Czy elo? To też nie jest elo, to jest ranking Chess.com, który z elo nie ma nic wspólnego, umówmy się. 1600. Natomiast jesteśmy w listopadzie, to konto speedrunowe jest ogarnięte do grudnia. Nie wiem, jak będzie wyglądał proces ewentualnego przedłużania. No zobaczymy, czy mi nie każą zamykać, nie? Bo to Chess.com musiał dać OK na to, żebym sobie mógł tak grać i ogrywać słabszych. Chociaż raz był remis. No to powiedzmy, generalnie ogrywać słabszych. No i zobaczymy. Skoczek B4 poszedł. To nie wygląda dobrze. Myślę, że pogonimy tego skoczka jeszcze raz. Jak wróci na C6, to wtedy D5. I tutaj już przewaga przestrzeni powinna się dość mocno zarysować.
Skoczek A6. Ok, no to ma skoczka na bandzie. D5 byłoby też dobrym sposobem w tym momencie, żeby nie wypuścić tego drugiego skoczka na C6. Przez to ten pierwszy zawsze zostanie na bandzie, ten drugi nie wyjdzie. Taka dobra może kolejność. To roszada też by była na pewno dobra, ale D5 mi się podoba. Takie ambitne na inicjatywę. Tak trzeba grać, tak trzeba żyć. Szach. O, proszę. No to ja na takiego szacha odpowiem jak prawdziwy pacyfista. Po prostu wyprowadzę bierkę. Najwięcej graczem ranking 700. Jest to możliwe. A jak się otwiera nowe konto, to jaki ma się ranking? Bo ja nawet nie wiem. Ja dostałem możliwość wyboru, na jaki chcę ranking wejść od początku. W sensie na tym koncie, nie? Bo tak to jak się ma tytuł, to tam przypisuję chyba jakieś, nie wiem, 2500 za IEM, nie pamiętam. Wybór jest też, tak? Okej. Okay. Aha, czyli po prostu tam się oceniasz, na jakim jesteś poziomie na wejście i od tego lecisz w dół albo idziesz do góry. Czyżby mój rywal szlachetny podstawił figurkę? Tak to trochę wygląda. Debije E6, atak z odsłony. Patrzenie na całą szachownicę przez cały czas. Przez cały czas. Nie tylko wtedy, jak jest akcja na całej szachownicy, bo akcja może się wydarzyć na całej szachownicy, jak nie będziemy tam patrzeć. Czyli nie patrzymy tylko na ten fragment stolika, gdzie akurat wykonałem swój ruch, albo gdzie rywal wykonał ostatnie posunięcie. Ewentualnie bezpieczeństwo króla. W sensie na to się patrzy, jak ma się ranking 1166. No co, bijemy, prawda? Dając zdobyć figurę, no to chyba wypada. Ja to potraktowałem jako zaproszenie. Skorzystam. Figury nagle wyprowadza. No dobrze, dobrze. Trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. Tutaj oczywiście przewaga figury to jest na tyle dobra zaliczka, że mogę sobie zagrać praktycznie każdy rozsądny ruch, czyli roszada, goniec D2, nie wiem co tam jeszcze. Skoczek G5. Wszystko się tutaj powinno korzystnie dla mnie zakończyć, ale podoba mi się zagranie ruchu goniec G5. Z tego powodu, że mój hetman przeszkadza bardzo w zrobieniu roszady. Król przez atakowane pole nie przeskoczy. Z kolei jak zagram goniec G5, to on nie będzie mógł zagrać wieża D8. A jak nie będzie mógł zagrać wieża D8, to mój hetman zostanie na D6. A jak mój hetman zostanie na D6, to nie zrobi roszady. No i taką logiką tutaj chyba będę podążał. Można to nawet nazwać tak szlachetnie profilaktyką. Tudzież profilaktyką. Wiecie, we Wrocławiu jest przystanek tramwajowy Uniwersytet, ale czyta nazwę przystanku Profesor Miodek i nie jest Uniwersytet, tylko Uniwersytet. Także profilaktyka. Nie no, żartuję sobie, no mam figurę przewagi, no to o czymś muszę gadać, nie? Zapłacone macie, no to... To tyle, no. No. Tak czy siak, jest figura więcej, minuta mniej. Pod kontrolą. Nie no, plan jest prosty, zagrać krótką roszadę i myśleć dalej. Arkady Capitol, tak, Arkady Capitol.
No i przystanek ZOO, nie? Też ma swój. Nie wiem, co tam jeszcze ma, jakie fajne ma te dzwonki polifoniczne. ZOO? Co jeszcze jest? Kilka jest. Arkady to takie najbardziej popularne. Dworzec główny też coś ma? Chyba? Już nie pamiętam. ZOO ma Lwa chyba, nie? Jak ryczy we Wrocławiu. Hetmany będziemy wymieniać, słuchajcie. No dobra, to wymieńmy hetmany, ale ja zawsze lubię. Ja lubię ponegocjować. Ja lubię ponegocjować i z tego też powodu nie zbiję tak jak taki, wiecie, prowincjonalny grajek za przeproszeniem na C7, tylko zagram skoczek B5. Obronię tego mojego hetmana, zaatakuję tego jego hetmana i dam przy okazji szacha. Długa roszada też by była spoko, ale skoczek B5 bardziej bezpośrednie. Me like it. To są takie negocjacje, które bardziej narzucają moją wizję świata, niż po prostu są realną ofertą. Ale no, tak uważam, że to jest najlepszy ruch. Więc mamy wymienione hetmany, figura więcej. No i pytanie, czy po królu F8 warto się pochylić po tego pionka? Tutaj, no właśnie, chyba warto jeszcze bardziej niż chwilę temu, ale też długa roszada wygląda smakowicie. Ale po skoczek B7, co ja tu robię strzałkę, to król C7 chyba by mi złapał skoczka. To może jednak długą roszadę zrobimy. I grozi takie bicie, znaczy na B7, no grozi, powiedzmy, że grozi. Ale głównie na F7 tam sobie ostrzył ząbki. Ja już to widzę, słuchajcie, król C7, żeby uciec, goniec F4 na tę przekątną. On król B6, dalej ucieka, ja wieża D3, wieża B3, zbije na B7, on pójdzie królem na A4, zagram goniec D1, potem wieża B4 mat. Nagrywajcie, róbcie screeny. Aj. Nie umie się bawić w ogóle. Co za typ. Dobra, wracamy. Skoczek F7 tam chyba nie przechodziło, bo bym tym skoczkiem nie wyszedł, a straciłbym gońca. Uciekam, ale to dlatego, że mam głębszy cel w tym wszystkim. Jak ty to liczysz, człowieku? Nie wiem. Od zawsze tak miałem. Mama mi mówiła trochę, że mam trochę kwadratową główkę przez to, ale. Liczyłem zawsze szybko. No nie wiem, co ci mam powiedzieć. No, trenowałem, wiesz, no inni kopali piłkę, a ja po prostu, no, miałem swoich drewnianych przyjaciół, no i przestawiałem. Tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii. No i co, wieża D6, żeby tu jakieś rentgeny kolejne porobić, wprowadzić kolejną figurę do akcji, zagrać goniec D6 i skasować pionka C5. Dziękuję ci, Szafir. To bardzo miłe, co mówisz. Piszesz. Dobra, zagramy. Kurczę, tak szkoda. Znaczy, no niby zdobywam pionka, tak? I fajnie. No, można by się cieszyć, ale trochę szkoda, bo figury były dobre. Aż by się chciało więcej z tego wycisnąć. Ale jak? Wieża E1 koncepcyjnie dobrze, no ale też tam nikt niczego bezpośrednio nie widzę. Dobra, niech ten kurz opadnie. Bijemy na C5. Praktyczne decyzje, bo tutaj jak w niedoczas się wpakujemy, to będzie płacz. Przykro będzie, nie? Króciutki, malutki motyw taktyczny. Zdobywamy pionka, zaciągamy skoczka na pole, na którym możemy zaatakować tego skoczka i króla jednocześnie, więc wykorzystanie z kolei motywu widełek.
Więc powtórka z motywów taktycznych, z nazewnictwa, no i takim prostym, względnie prostym, dwutrzyruchowym motywem taktycznym zwiększamy przewagę materialną. Pionek sam w sobie tutaj, jeszcze tak patrzę na to, on może nie być jakiś tam bardzo wartościowy. No tyle, ile wart jest pionek, czyli jeden punkt. Dla jednego dużo, dla drugiego mało. Ale teraz te moje pionki, one potencjalnie będą sobie szły. To atakujemy podwójnie po raz kolejny. Ale tym razem celem upraszczania dalszego pozycji. Jak się nie da atakować, to trzeba upraszczać po prostu. Kolejna partia z siłą pary gońców. Ten goniec na E2, troszeczkę mi go żal, bo on by chciał się gdzieś tam wybić na niepodległość, ale za krótkie nóżki ma. Pionek to 4 go ogranicza. To jego przebojowość. Dobra, trzeba bić. I chyba trzeba wprowadzić troszeczkę jeszcze aktywności, trochę powietrza w te pozycje. Król F7, pewnie goniec D4. Czy ładnie napisałeś? Jak się ładnie porozwijesz, to taktyka sama cię znajdzie. Bardzo ładnie. Jesteś takim szachistem, poetem. No, kolejny jaki mądry. Ponoć po wyprowadzeniu wszystkich figur już są jakieś motywy taktyczne. Nawet dzisiaj o tym mówiłem. Nawet mówiłem o którym filmiku, w którym filmiku o tym mówiłem. Znaczy nie mówiłem w którym filmiku, ale że w jednym z filmików o tym mówiłem. W ostatnim filmiku na YouTubie, jaki jest, bodajże, albo w przedostatnim, czyli albo o partii hiszpańskiej, albo o obronie Philidora. W sensie speedrunowy filmik, w którym grany był ten debiut. Dobra, wymieniamy skoczka, znaczy wbijemy skoczka, wymieniamy naszego gońca za jego skoczka. Tutaj motywy taktyczne, o, zamiast odbić to jeszcze mi kolejną figurkę oddał. No, bardzo przyjemny przeciwnik. Myślę, że się zakolegujemy nawet. I wprowadzamy kolejną, ostatnią już figurę do gry. To i nawet bez tej wieży by się udało bardzo prosto wygrać. Pionki te C, ewentualnie B i A byłyby tutaj wystarczające, żeby partię dowieść do zadowalającego końca. Ale jak mamy wieżę, to w sumie co się będziemy... Nie, no tu już trzeba to odbędzić do końca, bo wielkiej nauki raczej z tego nie będzie. Dwie figury przewagi, to mam nadzieję, że każdy oglądający w takiej nieskomplikowanej pozycji, gdzie nie ma dymów taktycznych, zrealizowałby zawsze. To mnie poprawcie, jeżeli tak nie jest. Albo lepiej nie poprawiajcie, niech ja żyję w słodkiej nieświadomości. No jeszcze tak, sprawdzimy go, gdzie odejdzie. Aj. Uciekł. Oj, 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 oj. No nie ma łata pionkiem, bo król H5 wraca. Koniec E2. Król F5. No tu prędzej będzie mat. Prędzej będzie mat na jak pójdzie królem na F5, niż jak pójdzie królem na H5. To na pewno. Cholipka, no. Uciekł. Nie dał mata dać. Dobra, szybciorem analizujemy tę partyjkę. E4. Że ktoś na tym streamie jest z Polski i jeszcze ograł Kamskiego. No to byłem ja. A jakie jest pytanie? D5. Ebije D5. Mamy obronę skandynawską, skoczek F6. No i tutaj można grać D4. Goniec G4 wtedy następuje. No i to jest oczywiście bardzo dobre dla białych. Tam bodajże goniec H5, goniec B5, skoczek D7, G4. Jakoś tak się grało, z tego co kojarzę, jeden z głównych wariantów. Albo G4 od razu. Ale trochę trzeba pamiętać i to nie jest typ pozycji, na który bym poszedł z zawodnikiem słabszym, bo mi się po prostu nie chce w to bawić. Ryzyko tego, że się podstawi coś taktycznie z zawodnikiem słabszym, jest większe niż to ryzyko, że rywal będzie lepiej rozumiał szachy.
brutalna prawda, więc ja sobie nie muszę iść w jakieś totalne bijatyki od samego początku partii, bo mam dość dużą pewność, że po prostu dostanę zdrową pozycję. Jak dostanę pozycję normalną, to po prostu od pewnego momentu będę robił lepsze ruchy. Więc uciekam, gram też bardzo normalny tak naprawdę ruch debiutowy, goniec B5 szach, goniec D7 i wracam tym gońcem, bo już nie mam w tym interesu, żeby ten goniec na B5... O, dziękuję panie Zbychu. Dziękuję za rajdzika. Pozdrawiam wszystkich oglądających. I pana streamera. Mam nadzieję, że zdrowie dopisuje. Goniec E2 wróciłem, słuchajcie. Goniec E2, skoczek bije D5, pobił. No i D4, rozwijamy tutaj figury, mimo tego, że nie są wyprowadzone. Taka właściwość gońców. Skoczek F3, C5. Tutaj troszeczkę zamknął swojego własnego końca z D7, no ale być może tak lubi. Zazwyczaj ten goniec wcześniej wychodzi na F5, no ale grając E6 troszeczkę sobie tego gońca zaparkował na D7. C4 poszła, no i tutaj skoczek B4. Jakby zagrał skoczek F6, to tutaj mielibyśmy troszeczkę dylemat, bo można zagrać oczywiście krótko, można zrobić skoczek C3, można zagrać D5 i nad tym się głowiłem delikatnie, żeby po ED, CD, goniec D6 zagrać na przykład skoczek C3, no i mamy taką pozycję z typową walką przeciwko Izolakowi, z Izolakiem, zależy z której perspektywy, na którym krzesełku siedzimy. Czy wpadam do Gliwic? Jest takie ryzyko. Jest takie ryzyko, ale no nie wiem jeszcze, zobaczymy jak tam się inne rzeczy poukładają. Skoczek BD7 nastąpiłoby za chwilę, no i tam moim zdaniem się rozplątywał po prostu, ale monitoruję, że tak powiem, temat tych Gliwic. Pamiętam o nich z moich teraz pomysłów turniejowych, które oczywiście jak tylko wypowiem, to wiadomo, że nie wypalą. Co to jest? Warszawa i Trzcianka. To co jest pierwsze? Warszawa. Turniej Niepodległości. Więc też 11, ale nie grudnia, listopada. Dobra. Gliwice Gliwicami. Piękne industrialne miasto. Nie wiem, raz byłem w sumie. Nie, czasami przez Gliwice się jeździło, jak jeździłem na Ligę Czeską. To tam przez Gliwice mi się zdarzało jeździć. A tak poza tym to chyba... A, jeszcze w galerii byłem w Gliwicach Handlowej. Całkiem spoko było nawet, ale to chyba było przy tej samej okazji. A tak to moje doświadczenie z Gliwicami, no to jestem Jaroszem. Dobra, tak nie poszło, słuchajcie, bo tu mnie oczywiście odciągają od analizy i potem to się wszystko wydłuża i do piachu. C5, C4, skoczek B4, poszedł głupio tym skoczkiem, powinien był pójść na F6. A trójeczka, więc skoczek napastowany po raz kolejny, no i wrócił na A6. Skoczek na bandzie to nie jest dobry skoczek, tutaj na pewno ten skoczek nie był szczęśliwą figurą. To jest taki skoczek po prostu, który stoi w rogu stajni i nawet nie dostaje siana. No i ten drugi na B8 też nie jest idealny, bo za chwilę został jeszcze po prostu zaparkowany do szczętu. D5, no i oba te skoczki są praktycznie poza grą, więc po raz kolejny, kolejna partia, gdzie idea izolacji figury nam się pojawia jako temat przewodni. Nastąpiło hetman na 5 szach, zamiast wyprowadzać lekkie figury, czyli chociażby tego gońca z F8, dał szacha. No to ja sobie grzecznie wyprowadziłem figurę, po czym on figurę wyprowadził, ale też podstawił. Patrzymy na całą szachownicę. Rentgeny po linii D, D bije E6, atakujemy gońca na D7 i gońca na D6. Więc jeden goniec musi po prostu sobie z szachownicy, z boiska grzecznie zejść. Hetman D6, skoczek C6, to jest to, co mówiłem wcześniej. W tym momencie on nie może zrobić roszady, bo hetman kontroluje pole F8, król przez to pole nie może przejść, ale za chwilę prawdopodobnie chciałby mi tego hetmana wyrzucić ruchem wieża D8. Wobec tego profilaktyka, goniec G5. Chcę się hetmana pozbyć w inny sposób, proszę bardzo, ale na moich warunkach. Więc atakujemy dalej, wprowadzamy, aktywujemy jeszcze bardziej kolejną figurę, czyli skoczka w tej sytuacji.
No i przedostatnia figura wkracza do gry, jednocześnie zabezpieczając pozycję króla, czyli długa roszadka. F6, tutaj skoczek F7 wielu by zagrało pochopnie, ale po król E7 skoczek H8, FBG G5 następuje i skoczek z H8 nie wychodzi, więc zdobyłem wieżę, straciłem gońca, ale stracę za chwilę jeszcze skoczka, więc dwie lekkie figury za wieżę to nie jest dobry interes. Jeżeli oddaję dwie lekkie figury, a zdobywam wieżę. Dobra, poszła F6, ja goniec F4, grozi skoczek F7, grozi skoczek B7. On G5, no to grzecznie odchodzimy. No i tutaj punktowanie po boksersku. Pionek, pionek. Zdobyłem skoczka na prostym motywie taktycznym. G4, no i jak mamy dużą przewagę materialną, to można figurki powymienić. Więc skoczek D4, skoczek E5, skoczek E6. Król E6, wieża D6, aktywizacja kolejnych dalszych figur. No i tyle, znowu się gdzieś tam zasadziłem na kolejną wymianę. Tutaj zamiast odbić gońca pionkiem albo królem, zbił wieżę, więc zapomniał, że ta wieża będzie mogła być zbita przez gońca, którego miał chwilę temu odbić. No i dobijanie leżącego. Pionek C poszedł. No i tutaj prawie mat. Nie taki do końca mat, ale prawie mat. Pewnie H3 bym zagrał i jakieś tutaj trzeba by te wszystkie pola złapać tak naprawdę dwoma figurami. Chyba niemożliwe do zrobienia. Chyba, żebym postawił wieżę na E1 i goniec D3, czyli możliwe. Zmieniam zdanie. Ale no nie doszło do tego.